Cześć! W najnowszym odcinku poznacie dwie rasy wspaniałych psów myśliwskich. Przedstawiam Wam wyżła niemieckiego krótkowłosego i wyżła niemieckiego szorstkowłosego. Są bliskimi kuzynami i wiele je łączy, ale najciekawsze wydają się jednak różnice, które nadają cech szczególnych każdej z omawianych dzisiaj ras. Tym razem jesteśmy z wizytą w hodowli Ars Venandi FCI prowadzonej przez małżeństwo Marlenę i Macieja Dydaków. Pana Macieja, lekarza weterynarii, możecie kojarzyć z odcinka o skręcie żołądka, do którego obejrzenia serdecznie Was zapraszam. W tej hodowli pokażemy Wam, jak wyglądają wyżły, jak się zachowują w kontakcie z ludźmi czy w zabawie, co jedzą, co lubią robić, dla kogo są odpowiednie, ale przede wszystkim, jak pracują. Ale jak zwykle zaczynamy od historii. Nie ma na co czekać. Historia protoplastów obu ras wyżła sięga najprawdopodobniej początków naszej ery i czasów Imperium Rzymskiego. Choć pierwsze wzmianki o psach myśliwskich podobnych w cechach i zachowaniu do wyżłów pojawiły się w czasach Karola Wielkiego, to najprawdopodobniej te psy były obecne znacznie wcześniej. Możliwe, że już za czasów, gdy na terenie Półwyspu Bałkańskiego, a następnie współczesnej Hiszpanii i Portugalii, osiedlili się Wizygoci. W VIII wieku, za czasów panowania cesarza rzymskiego Karola, powstała potrzeba stworzenia psa wystawiającego zwierzynę, czyli o umiejętnościach zgoła innych niż prezentowały znane do tej pory tropowce, dzikarze czy posokowce. I tę umiejętność wyspecjalizował potem wyżeł niemiecki krótkowłosy. Czytamy o nich w twórczości piśmienniczej greckiego historyka Flawiusza Ariana, który opisuje brzydkiego, szorstkowłosego psa Gallów, którego zadaniem było odnalezienie, tropienie, a następnie nagonienie zwierzyny. Obie rasy mają zatem korzenie bardzo głęboko wrośnięte w kulturę Europy. Choć oczywiście formalne ukonstytuowanie się wyżłów to czasy znacznie bliższe współczesnym. Ale zanim to nastąpiło, na świecie pojawiły się ptaszniki i legawce. I bynajmniej nie chodzi ani o pająki, ani o jakąś rasę leniwców. Ptasznik to pies do polowania na ptaki. Jego zadaniem było wystawienie, czyli wskazanie lokalizacji zwierzyny myśliwemu. O psach wystawiających ptactwo czytamy już w średniowiecznych pismach, takich jak Leges Barbarorum, czyli tzw. ustawach barbarzyńców. Tam właśnie po raz pierwszy ukazała się nazwa ptaszniki. Pierwsze wizerunki psów myśliwskich, podobnych do legawców, pojawiły się zaś we włoskim malarstwie. Natomiast w księdze De Canibus Britannicis, napisanej przez doktora Johna Caiusa, nadwornego lekarza angielskiego, czytamy bardzo ciekawy opis polowania z legawcem. Gdy psu udaje się znaleźć kuropatwę, zatrzymuje się wbity w ziemię i pozostaje całkowicie niemy. Potem kładzie się, cały czas uważnie obserwując ptaka, i czołga się do przodu niczym robak, aż zbliży się na właściwą odległość, a wtedy zatrzymuje się i leży. Gdy dzięki psu wiadomo już, gdzie znajduje się ptactwo, rozciąga się sieci, by je złowić. Z tego opisu łatwo możemy wyczytać, skąd się wzięła nazwa legawce. Gdy pies zlokalizował ptaka, kładł się spokojnie na ziemi, pyskiem zwrócony w jego kierunku i robił to tak, by go nie spłoszyć. W ten sposób wskazywał myśliwemu miejsce, gdzie należy zarzucić sieci. Tak, bo mówimy tutaj jeszcze o czasach, kiedy polowano sieciami. Wraz z rozpowszechnieniem polowań z użyciem broni palnej zmieniły się wymagania myśliwych wobec psów. Oprócz wystawiania ptactwa, legawce miały także aportować postrzeloną zwierzynę, a przy tym nie reagować strachem na strzał. Oczywiście pamiętajmy, że ten rodzaj polowania zastrzeżony był dla ludzi zamożnych, pochodzących ze szlacheckich rodów. Polowano tak na terenie Włoch i Hiszpanii, a następnie Francji. A kiedy w Niemczech w 1648 roku zakończyła się wojna 30-letnia, a sytuacja w kraju unormowała się po latach głodu i biedy, również tam polowanie z legawcami stało się coraz bardziej popularne. I tu zbliżamy się do powstania ras wyżła niemieckiego krótkowłosego i szorstkowłosego. Najpierw przyjrzymy się tym z krótką szatą i bez zarostu. Powstały na bazie krótkowłosych wyżłów hiszpańskich i francuskich. Początkowo cechowała je dosyć mocna budowa ciała, przez co były nieco ociężałe i flegmatyczne. Pracowały dolnym wiatrem. Na przełomie XIX i XX wieku Niemcy skrzyżowali z nimi angielskie pointery,
dzięki czemu niemieckie wyżłe krótkowłosy stały się lżejsze i zyskały umiejętność pracy górnym wiatrem. A co to w ogóle znaczy? Mówiąc o górnym, półgórnym i dolnym wietrze, możemy sobie to bardzo łatwo zobrazować. Psa pracującego górnym wiatrem, czyli głowa uniesiona wysoko, psa pracującego półgórnym wiatrem, czyli głowa niesiona na wysokości grzbietu i psa pracującego dolnym wiatrem, głowa noszona przy ziemi. Wiatr, o którym mówimy, niesie psu informację zapachową. Natomiast legawce o szorstkiej sierści znane już były na terenie Niemiec w XVII wieku. Ale rasa niemiecki wyżeł szorstkowłosy powstała dopiero w XIX stuleciu. Do jej stworzenia użyto bardzo już wówczas znanego i będącego na wysokim poziomie wyżła krótkowłosego, do którego dodano krwi pointerów, pudli, pudel pointerów, gryfonów korthalsa, czeskich fołsków oraz bardzo już rzadkich wówczas wyżłów ostrowłosych, a także nieistniejących dziś polskich wyżłów dowodnych. Trzeba przyznać, że to niezły koktajl psich cech i właściwości. W wyniku tego kojarzenia międzyrasowego powstał uniwersalny pies myśliwski, który potrafił polować na ptactwo i większą zwierzynę, wystawiać, aportować, tropić, a nawet zadławić lisa. Do tego bardzo odporny na warunki atmosferyczne. No dobrze, historię już znamy. A jak wypadają w porównaniu obie rasy niemieckich wyżłów? Opis cech obu ras. Zacznijmy od przedstawienia psów, które nam dziś towarzyszą. To jest Aisha, wyżeł niemiecki krótkowłosy i Juka, wyżeł niemiecki szorstkowłosy. Teraz się już nie pomylicie. Obie rasy są średnio dużej wielkości. Psy są silne i harmonijnie zbudowane. Cechuje je szlachetna prezencja oraz mądre i uważne spojrzenie. Wyżły są pięknie, ale nie przesadnie umięśnione i mają dobre proporcje ciała. To przecież wszechstronni sportowcy. To łączy obie rasy. Pierwsza różnica to oczywiście sierść. Krótkowłose mają bardzo gładki, niezwykle przylegający, krótki włos. Sierść jest też dosyć twarda w dotyku. Zwykle ma kolor brązowy z jasnymi znaczeniami lub bez. Występują też psy dereszowate, białe lub czarne z plamami. Szorstkowłose mają sierść dłuższą z gęstym, obfitym podszerstkiem, które chroni je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz skaleczeniami. Włos jest dosyć szorstki i twardy w dotyku. Charakterystyczne są brwi, wąsy oraz broda, które tworzą ciekawy zarost, szczególnie wyrazisty u samców. Po tym można je łatwo rozpoznać. Te psy występują w umaszczeniu brązowo- lub czarno-dereszowatym, brązowym z białymi łatami na klatce piersiowej lub bez nich, a także jasno-dereszowatym. Suki wyżła krótkowłosego osiągają 63 cm w kłębie, a psy 66. A waga to około 29 kg. Wyżły szorstkowłose są nieco większe i nieco cięższe. Osiągają do 32 kg. Jeżeli chodzi o wyżły niemieckie szorstkowłose, to matką naszej hodowli jest 11-letnia Izzy von Bandorfer Forst, którą sprowadziłam z Niemiec. Jest ona mamą Juki, którą możemy zobaczyć w tym odcinku. Wyżły niemieckie krótkowłose to pasja przede wszystkim mojego męża. Wspólnie sprowadziliśmy ostatnio reproduktora z Australii, Wikinga. Mamy też suczkę Aiszę. Wiking i Aisha są rodzicami naszych ostatnich szczeniąt. Nasza Aisha jest interczempionką i czempionką trzech krajów oraz posiada certyfikat użytkowości. Natomiast Wiko, pomimo krótkiego pobytu w Polsce, właśnie kończy interczempionat i jest czempionem pięciu krajów. Wyżły niemieckie krótkowłose to psy bardzo inteligentne i dokładne w pracy. Są karne i obdarzone wieloma talentami, a przy tym to psy niezwykle rodzinne, co powoduje, że są lubiane przez polskich myśliwych. Krótkowłose mają wspaniały węch i wielką pasję łowiecką. Doskonale sprawdzają się w polu, gdzie pracują bardzo stylowo górnym wiatrem, choć dobrze radzą sobie również w wodzie oraz na farbie, czyli w poszukiwaniu postrzelonej zwierzyny, a to praca dolnym wiatrem. Równocześnie są przemiłymi psami do towarzystwa. Wyżeł niemiecki krótkowłosy nie będzie kłopotliwym członkiem rodziny. Są oddane i świetnie nadają się na psa domowego. Pod jednym warunkiem, że właściciel nie zaniedba starannego wychowania i szkolenia psa. W przeciwnym razie temperament i energia krótkowłosego wyżła
pokażą jego destrukcyjne możliwości. Wyżeł niemiecki krótkowłosy niespecjalnie nadaje się na stróża terenu, bo nie ma silnie rozwiniętego instynktu terytorialnego, czego nie można powiedzieć o ich szorstkowłosych kuzynach. One mają cechy bardzo dobrego psa stróżującego, są pewne siebie i bywają szczekliwe. Dodatkowo sprawdzą się jako psy obronne, jeśli poddamy je odpowiedniemu szkoleniu. Niemieckie wyżły szorstkowłosy są psami wszechstronnymi i żywiołowymi. Mają masę energii, ale równocześnie nie są płochliwe ani agresywne. Cechuje je opanowanie, dlatego to również wspaniałe psy myśliwskie. Nadają się do pracy w każdym terenie. W lesie, na łąkach, w wodzie i na bagnach. Psy te obdarzone są bardzo twardą pozycją wystawiania zwierzyny, czyli tak zwaną stójką. Mają wyśmienity węch, całkiem nieźle głoszą, czyli ścigają zwierzynę z głośnym ujadaniem i całkiem dobrze poruszają się po farbie. Do tego wyżły szorstkowłose mają wielką pasję do aportowania. Obie omawiane dzisiaj rasy wyżłów bardzo dobrze wykorzystują pokarm. Oznacza to, że żywienie ich nie wymaga od nas nadmiernego planowania. W ich diecie dobrze sprawdzają się suche karmy dobrej jakości, które ułatwiają utrzymanie zbilansowanej proporcji składników odżywczych. Najistotniejsze jest to, by wyżły przed posiłkiem i po nim miały zapewniony spokój i nie były zmuszane do nadmiernego wysiłku. Jeżeli chodzi o żywienie, zarówno wyżły niemieckie krótkowłose, jak i szorstkowłose, to raczej proste rasy w żywieniu. Dobrze wykorzystują swój pokarm i nie sprawiają kłopotu. Dosyć rzadko zdarza się, żeby w rasie pojawiły się psy, które są niejadkami. W naszej hodowli już od ponad 2 lat psy żywione są karmami z linii TropiDog, z których jesteśmy bardzo zadowoleni. Co do pielęgnacji, szata krótkowłosego wyżła niemieckiego nie wymaga specjalnych działań. Od czasu do czasu warto przeczesać sierść krótkim zgrzebłem albo furminatorem, co pozwoli usunąć martwy włos. Na koniec warto przetrzeć sierść irchą, która nada mu pięknego połysku. Nic trudnego. Zresztą podobnie jest u wyżłów szorstkowłosych, choć one wymagają wyczesania. Jest to szczególnie ważne u psów pracujących. Po każdym polowaniu lub ćwiczenia w terenie należy usunąć z szaty wszelkie zanieczyszczenia, fragmenty roślin czy kawałki patyczków, by nie drażniły skóry psa. Przyszły właściciel wyżła niemieckiego szorstkowłosego musi pamiętać o tym, że jest to rasa, która wymaga dużo większego zaangażowania w pielęgnację niż wyżeł niemiecki krótkowłosy. Wyżły szorstkowłose należy poddawać co jakiś czas zabiegowi trymowania. Można go wykonywać w różny sposób, wykorzystując do tego albo specjalne narzędzia, albo używając swoich własnych palców. Obie rasy nie narzekają na problemy ze zdrowiem lub odpornością. Niezwykle rzadko może się zdarzyć dysplazja. U niektórych wyżłów szorstkowłosych może pojawić się zespół von Willebranda związany z zaburzeniami krzepliwości krwi. Jedynym możliwym słabym punktem, szczególnie u wyżłów pracujących w wodzie, mogą być uszy. Nasze psy to dość zdrowe rasy. Właściwie ich główną bolączką są uszy. Wszyscy nowi właściciele powinni pamiętać o tym, aby o nie dbać, szczególnie u psów, które korzystają z kąpieli wodnych. Należy te uszy wówczas oczyszczać, osuszać i warto stosować kwaśne płukanki, aby zabezpieczyć ucho przed rozwojem patogenów. Są doskonałe dla ludzi z pasją łowiecką. Myśliwi wykorzystają wszystkie ich cechy i zalety. Niemiecki wyżeł krótkowłosy świetnie sprawdzi się także dla osób aktywnych, które lubią sport. Doskonale sprawdzi się w dog trekkingu czy w biegu przy rowerze. Wspaniale pracuje węchem, zatem nose work to idealne zajęcie dla wyżła. Uwielbia też wodę i świetnie pływa. To pies wszechstronny, bardzo miły i łatwiejszy w codziennej współpracy. Natomiast o jego szorstkowłosym kuzynie warto raczej myśleć jako o psie dla profesjonalistów. Wymaga bowiem doświadczonego przewodnika, który wie jak wychowywać i szkolić psy o twardym charakterze. Potrzebują bowiem dużo nakładów pracy, wysiłku i po prostu ruchu. Jest bardzo odporny na warunki atmosferyczne, więc może dużo czasu spędzać na dworze, także jesienią i zimą. Jest dość szczekliwy, zatem może być denerwujący dla sąsiadów. Niemiecki wyżeł szorstkowłosy może być bardzo dobrym kompanem dla dzieci starszych, które chcą z nim spędzać dużo czasu i mają zacięcie do szkolenia. Natomiast dla dzieci młodszych nie bardzo się nadaje. Jest dla nich zbyt żywiołowy.
Są to psy, które nadają się przede wszystkim dla ludzi posiadających dużo czasu, którzy są aktywni i którzy są zdolni do tego, żeby zapewnić psom możliwość spożytkowania swojej energii. Nie należy zapominać o tym, że są to psy wyhodowane głównie do łowiectwa i w taki też sposób w Polsce pielęgnowane. 90% hodowli wyżłów, zarówno niemieckich krótkowłosych, jak i szorstkowłosych, jest w rękach myśliwych. Te psy mają pielęgnowaną pasję łowiecką, więc jeżeli ich nowy właściciel nie będzie w stanie spożytkować energii, zastąpić czymkolwiek tej użytkowości, może się spodziewać w niedługim czasie zdobyczy na wydzieraczce. Na dziś to już wszystko, co dla Was przygotowaliśmy. W komentarzach macie dużo miejsca. Napiszcie, co sądzicie o wyżle niemieckim krótkowłosym i szorstkowłosym. Która z ras bardziej Wam się podoba i dlaczego? Chętnie o tym poczytam. A teraz już się żegnam. Do zobaczenia za jakiś czas.